Cześć, witam Was bardzo serdecznie i z tej strony Rewo. Słuchajcie, jesteśmy w Falloutie 76. Jesteśmy tutaj w takiej oto lokacji jak stacja w Berkeley Springs. Mianowicie nazbierałem 1000 punktów dla legendarnego NPC-ka i mam zamiar kupić 10 broni. Mianowicie tutaj macie ten legendarny cały automat. Tutaj wymieniacie sobie legendarną broń na jakąś ilość punktów. Jeśli ktoś nie wie, ja w tym momencie mam tylko 7 do wykorzystania od, znaczy w sensie do sprzedania przedmioty za tam 7 tych punkcików. W każdym razie mam nazbierany 1000. Chciałem nazbierać 3000 i kupić po 15 broni palnej i 15 takiej normalnej, ale po prostu nie potrafię się powstrzymać i postanowiłem, że odwiedzimy krecicę, bodajże krecicę, tak obstawiam po jej ubraniu. Że tutaj sobie, właśnie to jest dostawca, no to ciężko stwierdzić. W każdym razie, że kupimy sobie 5 razy broń palną oraz 5 razy broń białą, oczywiście po 100 punktów. Zobaczmy jakie za przeproszeniem gówno mi wypadnie. Dobra, mamy legendarną broń białą i legendarną broń dystansową. Żeby się bardzo nie denerwować, zacznijmy sobie od broni dystansowej. Uwaga, raz, dwa, trzy, puf. Tropiciel karabin myśliwski. Ja nic nie chcę mówić, ale o, czekajcie, pociski eksplodują i zadają obrażenia obszarowe. Niby wszystko spoko, tylko jest jeden problem taki. Ja przed chwilą praktycznie taką samą broń lotnąłem sobie z potworka. Dobra. 200 punktów. O, no to akurat spoko. Do obrażeń zadawanych supermutantom. Możemy odprowadzić na uszkodzenia w trakcie przeładowania. No ja zbyt dużo z miotaczem ognia nie pomykam, ale ogólnie miotacze są bardzo fajne w tej grze. Przynajmniej były. O matko, na 3 sekundy obniżę obrażenia zdawane przez wroga o 20%. Przy korzystaniu z celownika odporność na obrażenia fizyczne. O! 50% obrażeń cel ma poniżej 40% zdrowia i pociski eksplodują i zadają obrażenia obszarowe i zwiększona prędkość ruchu przy celowaniu. To jest 10 na 10 według mnie. No może akurat tutaj te 50% więcej obrażeń, gdy cel ma poniżej 40% zdrowia, to bym wymienił na coś innego, ale pociski eksplodują i zadają obrażenia obszarowe. Pomimo, że zostało to znerfione, jest to wciąż całkiem fajne. Dobra, zostało mi jeszcze 100 punktów tutaj, cyk. I automatyczny granatnik, trafienie przeciwnika zapewnia tymczasową regenerację zdrowia, obrażenia od uderzeń zwiększone o 40%, ciężar zmniejszony o 90%, więc jest to dość lekkie. No nie, jest to właściwie złe. Dobra, teraz coś, co kurczę, bardzo bym chciał, żeby coś fajnego dropło, bo ja jestem aktualnie tutaj pod builda, pod broń białą, więc trzymcie kciuki, uwaga, zaczynamy, mamy 5 prób. No, tak se bym powiedział. No, mogło być gorzej. 2. Kościana pałka. O, to wygląda trochę jak dildos. Większe obrażenia potężnego ataku. Powiem wam, że ciekawe, to jest dość. Pierwszy raz widzę ten patyk. Więcej obrażenia. No dobra. Kolejne. Cyk. O matko, to właśnie tego się obawiałem, że mi coś takiego wypadnie. No trudno. Fakt, że mogę to sprzedać później za 40 punktów, czyli jutro sobie to odrobię. O nie! I uwaga, ostatnie, aż zamykam oczy. Dlaczego? Znowu ciężar zmniejszony. O Boże, patrzcie tą wagę. To jest na spalonych. No niby spoko, ale tylko 109 damage. No powiem wam, że oprócz tego karabinu to nie wypadło mi dosłownie nic konkretnego. No przykro. Przykro się na to patrzy. No może jeszcze ten granatnik w miarę fajny. Ta pałka taka trochę dziwna. No trudno. Chyba trzeba będzie znowu nazbierać 1000 punktów i spróbować wymienić na coś ciekawego. Dobra ludziska, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!